Czym dla Ciebie jest szczęście? Szczęściem jest dla mnie to, że jestem niezależna i że mam swoją własną hodowlę i po prostu czuję to, że jestem potrzebna psom, które mam. I jestem bardzo z tego powodu szczęśliwa, że no, mam to, co chciałam i dalej idę po swoje. Dla mnie szczęście to pieski, spanko i koncerty. Dla mnie szczęście są momenty, w których nie martwię się tysiącem rzeczy, które mam do zrobienia. Dla mnie szczęściem jest mój pies, bo za każdym razem, jak wracam ze szkoły, to wiem, że ktoś na mnie czeka. Dla mnie szczęściem są przyjaciele. Dla mnie szczęściem jest to, że nie dostanę jedynki, żeby rodzinka była zdrowa i żebym miał dobrych przyjaciół. Dla mnie szczęście to momenty ekscytacji, kiedy jestem w stanie zapomnieć o całym świecie i po prostu pogrążyć się w emocjach i poczuć, że żyję. Dla mnie szczęście jest moje życie z muzyką. Ogólnie pisanie artykułów, postów i słuchanie muzyki przede wszystkim. Szczęście dla mnie to są takie czynności, które sprawiają mi radość. Jakieś na przykład moje pasje, rozwój osobisty. Szczęście mogą być rzeczy materialne, takie jak na przykład kupno jakieś nowe rzeczy, albo po prostu właśnie kupno jakieś rzeczy, albo na przykład szczęście może też dawać po prostu czas spędzony z rodziną, albo właśnie własny rozwój. Dla mnie szczęściem są pozytywne emocje, po których pokazuje się nam uśmiech na twarzy. Szczęściem jest też wygrywanie meczy, turnieje oraz trudnych sytuacji. Szczęście to dla mnie spędzanie czasu z rodziną, granie w planszówki, oglądanie filmów, seriali. Szczęście jest dla mnie spędzanie czasu z najbliższymi oraz z przyjaciółmi. Dla mnie szczęście to wygrywanie meczy i innych rozgrywek oraz muzyka, która dodaje mi otuchy. Szczęście dla mnie jest moją rodziną, moi przyjaciele, takie spełnienie w szkole, dobre oceny i satysfakcja z tego, jak dobrą pracę mogę wykonać. No i moje hobby, moje zainteresowania i to wszystko. Dla mnie szczęściem jest, gdy pomimo wielu prób udaje mi się w końcu coś zdobyć. Szczęście sprawiają moi bliscy mi. Lubię z nimi spędzać czas i gdy są przy mnie, bardzo jestem szczęśliwa. No i też pieniądze. No, pieniędzy mi dużo można zrealizować. Myślę, że w tych czasach bardzo są potrzebne. Też można uszczęśliwiać bliskich pieniędzmi, no nie możemy się oszukiwać, dużo pomagają. No i też lubię pomagać innym. Dzięki pomaganiu innym czuję się potrzebna i myślę, że to jest bardzo fajne uczucie, a też dzięki pieniędzom mogę pomagać innym, bo no, pieniądze umieją pomóc, na przykład mogę dać jakąś fundację, no to wszystko. Szczęście dla mnie jest to duże pojęcie, ale jakbym miała sprecyzować to do swojego przykładu, to myślę, że najwięcej szczęścia dają mi moi bliscy znajomi, lubię z nimi spędzać czas. Wiadomo też niektóre rzeczy materialne, ale myślę, że to nie jest najważniejsze i no, wiadomo też rodzina. Ja myślę, że szczęście to jest takie ogólne poczucie zadowolenia i satysfakcji z życia. Dla mnie szczęściem jest rodzina. Dla mnie szczęściem są wszyscy moi przyjaciele. Szczęście to jest coś bardzo osobistego i bardzo specyficzne podłoża posiada. Szczęście jest dla każdego czymś innym. Dla mnie na przykład jest to zdrowa rodzina, przyjaciele, mój chłopak, pies, który ma 2 tygodnie. Dom, że mam gdzie mieszkać, że mam godne warunki życia, że jest okej, jest stabilnie i myślę, że to jest duże szczęście, bo nie każdy posiada dom, ciepły posiłek i miejsce do przenocowania. To wszystko.